Cześć, z tej strony Krzysiek i Aska, ale Aska jest zgubiona w telefonie, ponieważ patrzy na mapę. Znajdujemy się w miejscowości Siędzików, właśnie wyszliśmy z tego budynku, który jest za mną, gdzie zobaczyliśmy sklep anime i teraz przejdziemy się ulicami Siędziku i zobaczycie, jak to miasto wygląda. Jest to z główna z części tutaj w Tokio, gdzie większość turystów przyjeżdża i ogląda to miejsce, ponieważ Siędziku ma naprawdę sporo do zaoferowania w tej park. Jest tutaj puby, restauracje, kluby, duże sklepy, jak w którym byliśmy. Jest naprawdę dużo do zobaczenia, ale dzisiaj przejdziemy się po prostu ulicami i pokażę wam, jak to wygląda podczas pięknego grudniowego popołudnia. Jest teraz około godziny 3:00 i widzę, że przed nami jest droga zablokowana, aby turyści oraz osoby, które robią zakupy, mogły sobie spokojnie przejść przez ulicę i wokół nas tętni życiem. Jak widzicie, w Japonii, mimo że nie trzeba nosić masek, ludzie dalej noszą maski i tak dalej. I jeszcze taką ciekawą rzecz wam powiem, że w sklepie, w którym właśnie byliśmy z Saską, na samym spodzie znalazłem sklep Godzilli, gdzie kupiłem gacie, czyli przekradacie kuleczkę, i w środku była Godzilla, z czego się bardzo cieszę, ponieważ dodamy do mojej kolekcji. I Aska oczywiście, jako moja dobra żona, narzekała, że już mam za dużo tych figurek Godzilli, nie ma miejsca, a dalej kupuję standardowo. Ale nie mogę się czasem powstrzymać. Macie jedno z tych droższych miejsc w Siędziku. Wejdziecie tutaj, to już musicie mieć miliony, aby zrobić zakupy, ponieważ w środku znajdują się tylko sklepy jak Louis Vuitton i tak dalej. Więc dla bogatych. A pod nami, przypomnę się sobie, znajduje się mapa starego Siędziku. Piękny ornament z czasów Edo. I Siędziku zawsze stało. O, mamy fajnego Mercedesa. Słyszałem, że jest sporo ludzi z Ukrainy w Polsce przyjechało takimi Mercedesami. Uciekało przed wojną, aby nie stracić majątku. I możemy w końcu przejść na drugą stronę. Jak to właśnie wygląda w Polsce? Czy dalej ludzie z Ukrainy napływają? Czy się uspokoiło? Jakie są obecne klimaty? Ja tam raczej patrzę na wiadomości, które są wyświetlane w internecie, ale nie mogę im zawsze ufać, ponieważ jak wiecie, mass media lies, czyli wiadomości kłamią. Dlatego też chciałbym usłyszeć od was, jak to wygląda. Powiedzcie mi też, czy Polska już jest przystrojona do świąt, jarmarki już się zaczęły. Ponieważ w Japonii, mimo że święta nie są oficjalnym świętem, to wszystko jest ustalone. Wybaczcie, że widzicie światełka tak świecą, co one się nie świecą, tylko po prostu kamera nie jest dostosowana do częstotliwości tych świateł. Ale Japończycy właśnie uwielbiają ozdabiać ulice, drzewka, krzaki takimi właśnie światełkami, które w Polsce się zawiesza zazwyczaj na choinkę. Japończycy nawet w domu stawiają choinki, dają dzieciom prezenty. Na święta jedzą kurczaka oraz takie ciasto z truskawkami oraz kremem. Nazywa się to shortcake'i. No i mimo, że są wszyscy buddystami, ale jakoś Amerykanie wprowadzili właśnie tą tradycję świętowania świąt. Tutaj w Japonii im się to spodobało, ponieważ sami nie mieli takiego święta. I w Japonii, powiedzmy, przed 1 stycznia nie ma nic takiego ciekawego, ponieważ Japończycy też obchodzą swój nowy rok bardzo cichutko, nie ma jakoś petard czy imprez, chyba że pójdziecie do Siędziku lub Shibui i będzie dość sporo turystów, to wtedy tak. Ale sami Japończycy siedzą w domu, po prostu oglądają telewizję, gdzie jest pokazywany zazwyczaj wschód słońca nad Fuji, który my z Saską widzieliśmy parę lat temu. Pojechaliśmy po same Fuji i oglądaliśmy to razem, co było naprawdę wspaniałym doznaniem, gdzie byłem naprawdę zadowolony swojego życia z tych wszystkich głupich decyzji, które ja podjąłem w życiu, że wyjechałem do Japonii i miałem szansę zobaczyć wschodzące słońce właśnie nad tym wulkanem. Było coś fenomenalnego i jak najbardziej, jeżeli macie szansę przyjechać tutaj i zobaczyć właśnie ten wschód słońca, to jak najbardziej wam to polecam. Będzie zimno, będziecie musieli bardzo rano wstać, będziecie musieli szukać hotelu, który ciężko jest znaleźć w okolicach Fuji, ale jak już pojedziecie i zrobicie to,
nie będziecie żałować ani grosza, którego wydawaliście, ani czas waszego zmęczenia i tak dalej. Jest to coś naprawdę super. I teraz dla Japończyków jest ważne. 1 stycznia, nowy rok, wtedy się odwiedzają rodziny, dzieci dostają od dziadków pieniądze, wszyscy jedzą oseci, czyli ten taki zestaw dań zazwyczaj rybnych, można kupić mięsne, one są dość drogie i ludzie się właśnie cieszą ten nowy rok, idą do świątyni razem, modlą się o dobry przyszły rok. Więc najważniejszym momentem w Japonii jest właśnie 1 stycznia oraz drugi, ponieważ do 3 stycznia wszyscy mają wolne, a przynajmniej większość ludzi, którzy nie pracują w sklepach. Ale to też wam pokażę, ponieważ my z Aseczką, ja osobiście chciałem pojechać znowu pod Fuji do miejscowości Kawaguchiko, ale nie jestem pewien, czy będziemy mogli pojechać. I teraz nie czasowo, ale to raczej finansowo. Niestety jesteśmy dobici paranasoma rachunkami, do tego planujemy kupić mieszkanie tutaj w Tokio. Więc mamy dość sporo wydatków, ale zobaczymy jak pójdzie. Jeżeli nie, to pójdziemy do mojej ulubionej świątyni Setaga Hachiman, gdzie zobaczycie tradycyjny nowy rok japoński. Pójdziemy do świątyni i nagram wam vlog właśnie stamtąd, gdzie zobaczycie jak ta cała tradycja noworoczna wygląda, ponieważ jest to też magiczna rzecz dla mnie osobiście. I z Aską właśnie pierwszy raz poszliśmy w nowy rok do tej świątyni i tam spędziliśmy nasz pierwszy nowy rok. To było naprawdę fantastyczne i dotąd, jeżeli o tym myślę, mam takie ciarki, chodzę mi przez skórę, ponieważ to naprawdę coś fantastycznego. A powiedzcie mi, jak wy będziecie teraz spędzać nowy rok w Polsce? Bo dla mnie mieszkający się w Polsce jako taki kasztanek, to jest cały czas wieczna impreza z jednej domówki na kolejną i tak zawsze to się spędzało. Teraz na starość, w wieku 34 lat, w marcu 35, to robimy to bardziej na spokojnie. Chociaż może się spotkam ze znajomymi Japończykami, gdzie będziemy pić sake i razem oglądać w telewizji wschód słońca na twój dzień, albo po prostu razem pójdziemy do świątyni i przywitamy ten dzień na terenie świątyni. Zobaczymy jak to pójdzie, jeszcze mamy odrobinę czasu. Kiowa Jinigatsu Yoko? A chyba dzisiaj jest 4 listopada, grudnia. Sami nie pamiętamy. I teraz gdzie my jesteśmy? Zmierzamy się właśnie do tego bardzo ważnego punktu w Shinjuku. Jest to chyba najbardziej fotografowane miejsce w całym tym mieście, gdzie na samym końcu jednej z ulic znajduje się głowa Godzilli, która wystaje na tym z jednych najważniejszych hoteli. I od tego hotelu po prawej stronie znajduje się jedno z największych kin tutaj w Shinjuku, gdzie możecie pójść zobaczyć japońskie filmy. Bary, które widzicie, te budynki, to nie są mieszkania, to są wszystko restauracje. Na każdym piętrze z tych budynków znajduje się całkowicie inna restauracja. Macie paranaście pięter karaoke przed nami. Więc wjeżdżając windą do takiego budynku, jak tylko z niej wyjdziecie, otwiera się restauracja. Tylko to, że to jest Shinjuku. Shinjuku jest właśnie tą strefą bardziej imprezową. Dlatego też większość z tych restauracji, klubów, barów, które widzicie tutaj wokół mnie, one otwierają się dopiero po godzinie 5. Niektóre troszeczkę wcześniej, ale to zależy od baru, do którego idziecie. Tutaj się zaczyna właśnie strefa Kabukicho Street, Sakura Dori. To jest strefa już bardziej dla dorosłych, nie dla dzieci. Tutaj się znajduje dość sporo klubów, których dzisiaj nie będziemy otwierać. Tą strefę dla dorosłych zrobię osobno, wstawię tylko filmik prywatny i link do tego dodam tylko do na stronie w, jak to się nazywa, zapomniałem, w Discordzie, o, na Discordzie. Może zacznę zrobić jeszcze Twitch stream, czyli będę robił takie właśnie vlogi chodzące, ale na żywo z Twitcha, ale z tym muszę się jeszcze troszeczkę zapoznać, ponieważ internet na komórkę, a musiałbym mieć w tym momencie unlimitowany, aby zrobić taki stream live. Jest dość drogi, więc zobaczymy jak to będzie finansowo. Jeżeli chcielibyście wesprzeć mój kanał oraz przyszły stream live, to zapraszam was na dotację na Patreonie. To mi zawsze pomaga. Już mam 2 osoby. Daniela oraz Pepe. Po polsku bardziej.
Dziękuję wam za tą pomoc. No właśnie dzięki wam. Mogliśmy, a teraz skąd się przyjechać do Szindziku, ponieważ bilety są drogie i nie zawsze mamy czas oraz pieniądze w życiu, aby to zrobić. Poza tym, jak większość z was wie, ja mam codzienną pracę i nie zawsze mam czas, aby właśnie zrobić takie fajne vlogi dalej od domu. Ale dzisiaj jesteśmy i właśnie znajdujemy się właśnie na tej magicznej ulicy z Godzillą i czekajcie na ten efekt. Bum. Macie. Jedna z najważniejszych ulic tutaj wieczorem, te jak są neony zapalone. Jak to wszystko się pięknie świeci, to można zrobić naprawdę świetne zdjęcia. Tylko tak jak mówię, za dnia jest ok tutaj przyjść z dziećmi, jeżeli będziecie podróżować z waszymi pociechami. Wieczorem już nie za bardzo, ponieważ tutaj będą już panie półnago wystawione, zapraszając do klubów dla dorosłych, które znajdują się po prawej oraz po lewej stronie. I tak jak mówię, nad nami każdy z tych budynków mieści sobie restaurację, każdy poziom. To inna restauracja. Przed nami znajduje się właśnie te kino, a nad kinem, nad Godzillą znajduje się hotel, w którym możecie się zatrzymać. Wejście pod głowę Godzilli, które możecie zrobić, kosztuje chyba około 2000 jenów. I tam przy tej głowie Godzilli możecie sobie zrobić zdjęcie. Zazwyczaj równo o godzinie 5 Godzilla wydaje piękne dźwięki i wydaje się para z jej paszczy, która jest spora. Fajnie to wygląda. To jest właśnie jedno z takich moich ulubionych miejsc tutaj w Szindziku. Jak najbardziej polecam wam je odwiedzić. Obniżę kamerę w dół. Niestety tego migania tych światełek nie mogę obniżyć. Jest to dość irytujące dla mnie do oglądania. Mam nadzieję, że wam to za bardzo nie przeszkadza, ale niestety jest to limitacja technologii, którą używam, ponieważ nie nagrywam cyfrówką, a moim iPhone'em, który daje radę. Niestety w cyfrówce bateria padła i cyfrówka nie nadaje się do takiego chodzenia, do tego typowego stylu krzyżkowych vlogów. A więc teraz, jeżeli przyjdziecie tutaj, wszystko co jest po mojej prawej stronie to są kluby dla dorosłych i tam się znajdują też hotele miłości. Tam dzieci nie zabierajcie, szczególnie wieczorem. Po mojej lewej stronie są dalej parę takich barów, jak widzicie tutaj w pośrodku. Ale nie patrzcie w lewo, patrzcie w prawo. Tam się znajduje Game Center, gdzie możecie pójść i grać w japońskie gry. Niestety ten Game Center powoli umiera, ponieważ każdy ma Nintendo Switch, każdy ma PlayStation i tak dalej. Dlatego też ta tradycja tych miejsc powoli umiera, ale dalej są obecne w niektórych miejscach. A te macie dziewczynę z tymi różowymi włosami, to ona właśnie zaprasza do jednej z tych klubów na dorosłych, ponieważ jest dość sporo samotnych panów oraz pań. Kluby są zarówno dla pań, jak i dla panów, więc wiecie, tak to właśnie wygląda tutaj w Japonii. Jest to troszeczkę inna kultura, inne podejście do rzeczy dla dorosłych. Jak widzicie, wokół nas też są dzieciaki, które biegają z rodzicami, bo oni to oczywiście ignorują, a to są buddyści. Tylko uważajcie na buddystów, którzy proszą o pieniądze, ponieważ czasem są to prostacy zakłamani buddyści. Im pieniędzy nie dawajcie, bo ogólnie w Japonii nikt do was nie podejdzie i nie będzie was prosić o pieniądze. Jeżeli to robią, są to zazwyczaj złodzieje, którzy wam właśnie kradną portfel. Dlatego też uważajcie na siebie, to się może zdarzyć, szczególnie jeżeli zobaczą, że jesteście turystami właśnie w takich miejscach jak Shinjuku, Roppongi czy nawet Shibuya w tych takich pobocznych uliczkach. Więc nie dajcie się nagrać, ignorujcie, idziecie do przodu. Taka po prostu lekcja życia dla was, bycie w Japonii. No to macie Girls Bar. Płacicie od godziny, a właśnie być z tą dziewczyną. Chyba, że zazwyczaj około 40 minut takiego ona będzie udawać, że z twoją dziewczyną. Może się przytulić, może nawet pocałować w policzek. Pić razem alkohol, nawet się śmiać swojego każdego żartu. I będziecie milać swoje życie. Ale koszt to około 5000 jenów za 40 minut, może więcej, w zależności od klubu. Takie kluby też są dla pań, Host Club, gdzie możecie sobie wybrać takiego ziomka z makijażem i będziecie razem pić. Tylko pamiętajcie, wchodząc do żadnego z tych klubów, uważajcie, gdzie wchodzicie, ile kosztuje, na czas limit i tak dalej. I do tego kolejna rzecz jest taka, że jak wybierzecie jedną dziewczynę, jednego chłopaka, to nieważne ile razy będziecie przychodzić do tego klubu, będziecie zawsze obsługiwani przez tą samą osobę. Jest po prostu
wiemy, taka tradycja, taka zasada. Po prostu, abyście czuli się, jak gdybyśmy, wiecie, jak połączeni z tą osobą i dlatego też będziecie wracać do tej osoby cały czas. Po mojej prawej stronie centralna biurowa część Shinjuku. A idziemy dalej do przodu, musiałem na chwilę uciąć vlog ze względu na to, że nade mną gra muzyka, a YouTube zazwyczaj nie lubię, jeżeli jest muzyka, do której ja nie mam praw autorskich, aby grała w tle, to od razu zabiorą mi monetyzację i ten film będę musiał zdjąć. Taka rzecz się stała właśnie z moim ostatnim vlogiem, który właśnie nakręciłem w Shinjuku. Jak użyłem tego innego sklepu z mangami, niestety grała tam muzyka i oczywiście YouTube miał z tym duży problem, dlatego też musiałem zdjąć ten filmik. Wróci się dzisiaj do Shinjuku i nagrać wszystko od nowa. Pociąg, który właśnie przejeżdża na tym torem, to jest Yamanote Sen, nie, Yamanote Circular Line, czyli pociąg, który jeździ wokół Tokio cały czas. I tak to właśnie wygląda życie w Japonii. Nade mi pociągi, samochody i jest sporo turystów. Takie jest właśnie tutaj życie w Tokio. Tu jest sporo ludzi w jednym miejscu, dlatego też trzeba się tego przyzwyczaić. Mam nadzieję, że będzie wam się to podobać, jeżeli tutaj przyjedziecie. Teraz wracamy już w stronę stacji. Ogólnie znajdujemy się z tyłu stacji. Jeżeli będziemy patrzeć od tej strony, z której wcześniej, podczas wcześniejszych vlogów wyszliśmy. Wyszliśmy ze strony południowej, czyli teraz jesteśmy na wyjściu północnym. I tutaj właśnie Japończycy się zazwyczaj spotykają, szczególnie młodzież japońska, właśnie przy tym wyjściu ze stacji, do którego idziemy, ponieważ to właśnie stąd wszyscy idą w stronę klubów, barów, pubów wieczorem, a ja by szaleć do końca nocy, ponieważ dość sporo barów jest otwartych do bardzo późna. Niektóre puby czy bary są otwarte nawet 24 godziny, więc nawet jak się spóźnicie na pociąg, nie musicie szukać hotelu, tylko siedzicie, kupicie jedno piwko i siedzicie całą noc do 6 rano, aż będziecie mogli złapać pociąg i mniej więcej wrócić do domu, albo robić tak jak ja kiedyś, że zamiast właśnie spóźniliśmy się, aby przyjść na pociąg i po prostu wróciłem pieszo do domu. Bo tak też można, jeżeli się zna drogę, prawda? A nad nami znajduje się ten ekran 3D z kotem, ale kotek zginął. Zobaczymy, czy wróci na chwilę. Jest ten efekt 3D. Dlatego tutaj widzicie sporo ludzi, oni właśnie czekają, aby kot się pojawił na ekranie. Ja bym mogli go nagrać, jak widzicie z telefonem. Okej, wrócił kot. Zobaczymy, jak to wygląda. Na żywo wygląda troszeczkę lepiej niż na ekranie, co widzicie teraz. Macie. Tak wygląda ekran 3D. Shinjuku. I tutaj macie. Wszyscy czekają na kogoś albo na filmik, aby zobaczyć tą reklamę. Jest to nowy spot turystyczny, ponieważ tego wiele więcej. Zobaczcie, tam macie, mogłyby być, o, a kamera się stuka. Okej, jest kot. Znowu. Tak jak mówię, na żywo to wygląda bardziej realistycznie, jeżeli bym wychodzi z tego ekranu. Ale kamera ma tego nie pokaże. Teraz spróbujemy obejść ten cały tłum ludzi. Wszyscy idą w tą stronę. Zobaczcie, Aska Deisha de Kaeru. Boku to Aruko. Dore? Aruko? Aska miała wrócić do domu pociągiem, ponieważ jest zmęczona, ale widzę, że została ze mną, nie chce wracać. Dlatego też, jak tylko dojdziemy do tego innego wyjścia ze stacji, w którym przyjdziemy się tutaj, to skończymy ten vlog spacerem po Shinjuku i zaczniemy kolejny krzyżkowy vlog, czyli będziemy mieć długi spacer, ten raz ten vlog będzie chyba z dobre ponad 40 minut, jak nie więcej, może nawet do godziny. I będziemy iść po prostu tutaj z Shinjuku. Przyjdziemy się całą tą drogą aż do Shibuya. Ta droga będzie po prostu Shibuya. Mamy Shibuya. Shinjuku, Yogiwahara, Harajuku i dojdziemy do Shibuya. Jest dość długa droga, ale wierzcie mi, ja już nią przeszedłem parę razy.
Nie jest to ona aż taka trudna, ciężka, długa jak się wydaje. Można ją przedłużyć, ale nie trzeba. Jest fajna, po drodze można zahaczyć o Meiji Jingu, czyli tą główną świątynię zaraz przy Harajuku, gdzie możecie troszeczkę odpocząć od zgiełku miejskiego. Jest tam dość spory las, a w samym sercu tego lasu znajduje się ta największa świątynia w tym obrębie, gdzie możecie często zobaczyć japońskie tradycyjne wesela. Możecie zaczerpnąć tej starodawnej japońskiej kultury oraz odwiedzić naprawdę fajne miejsce. Ja już kiedyś tam byłem z Yujim. Znowu zostawię gdzieś w opisie jeden z moich ze starszych vlogów. Kiedyś tam byłem. Zobaczymy, może dzisiaj też przejdziemy tą świątynią. Ale aby się nie powtarzać, jeżeli chodzi o vlogi, chyba odbijemy bardziej na lewo i po prostu przejdziemy tą stroną bardziej normalną, czyli zwykłymi ulicami Tokio. I zobaczymy, co znajdziemy po drodze, bo jak zawsze ja tych vlogów nie planuję, nie czytam żadnego skryptu, tylko po prostu opisuję to, co widzę. Idziemy do przodu, ponieważ Tokio jest fajne. Jak widzicie, pełne ciekawych twarzy, charakterów oraz rzeczy do zobaczenia, szczególnie tego, co widzicie tutaj, nie ma w Polsce, prawda? Dlatego też nie każdy z was będzie miał okazję, by przylecieć do Japonii. Szczególnie teraz bilety są masakryczne. Ostatnio koleżanka Monika powiedziała, lot bezpośredni z Polski do Tokio, lotem naszą polską linią lotniczą, 7000. Więc to już jest dość spory wydatek, do tego dodacie hotele, jedzenie i tak dalej. Liczycie co najmniej, na przynajmniej ponad na spokojnie 14000 złotych, więc taka wycieczka już niestety nie będzie dla każdego. Chyba że z czasem te ceny zejdą w dół, co mam nadzieję, ponieważ mnie samego to blokuje, by przylecieć teraz do Polski, ponieważ ja już sam nie będę lecieć do Polski. Jeżeli będę leciał do Polski, to będę leciał z Aską i nasz wydatek to rząd minimum 600000 jenów, czyli ponad 500000 jenów, czyli około 20000 polskich złotych. Same loty 400000, dojazdy. A trzeba jeszcze pokazać Asce Polskę. Trzeba kupić prezenty dla całej mojej kochanej rodziny, przyjaciół oraz moich patronatów i tak dalej, więc jest to dość spory wydatek. Ale nie mogę się już doczekać, ponieważ w Polsce nie byłem już ponad 5 lat. A w sumie 5 lat, no 5 lat już dochodzi powoli. W marcu, 14 marca 2023 roku będzie już równo 5 lat, kiedy wyleciałem z Polski. Więc będzie to w sumie wyleciałem z Anglii, ponieważ leciałem z Anglii do Polski. Więc będzie to dość długi odcinek. I jeżeli polecę do Polski w tym przyszłym roku, to najprawdopodobniej będzie to listopad 2023. Da nam to dużo czasu, aby uzbierać pieniądze. I wtedy przylecimy do Polski. Mam nadzieję, że w międzyczasie może wielu z was przyleci tutaj do Japonii, więc z miłą chęcią was sobie oprowadzę. Dajcie mi znać po prostu na Discordzie, YouTubie, Instagramie, bo dzień na Instagramu łaska prosiłabym założyć Instagrama, ale mogłem je tagować jako swojego męża i tak dalej. I poznamy się tutaj w Japonii. Oprowadzę was. Czemu nie? Lepiej tak niż być zgubionym i się stresować, prawda? Będziemy mieć Krzyśka w Tokio, który was oprowadzi. Przyszliśmy z tamtej strony. Tam jest to główne wejście do stacji. A my będziemy iść w tą stronę. I tą drogą dojdziemy do Shibuya. Jak zawsze dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, zostawcie mnie na YouTubie. I do zobaczenia podczas kolejnego vlogu, gdzie przejdziemy się właśnie tutaj z Shinjuku prosto do Shibuya. Cześć!